Witam. Chciałbym przedstawić Wam krótki filmik, jak wymontować zegary w Berlingo Partner rocznik 02 do 08 w celu wymiany żarówek, czy ewentualnie, tak jak w moim przypadku, zmiany zegarów na inne z tempomatem. W przypadku silnika 1.6 HDI jest konieczność wymiany zegarów właśnie na takie z tempomatem. Wyciągnięcie zegarów jest dosyć proste. Wyciągamy tutaj osłonę z góry, wystarczy ją po prostu lekko szarpnąć. Jak widzimy, bardzo łatwo schodzi nam tutaj z zaczepów. Następnie mamy tutaj śrubkę Torx. Zaraz sprawdzimy, jaki tutaj jest. Podobnie 20 to będzie. Tak, jest to 20. Odkręcamy. Aby wyjąć licznik, tutaj z tyłu mamy taką blokadę, która wchodzi pod to miejsce przykręcania. Trzeba delikatnie pociągnąć do przodu i wychodzi nam cały licznik do góry. Tutaj mamy wtyczkę, którą trzeba odpiąć. Wciskamy tutaj, wciągamy, wtyczka wychodzi. Tutaj mamy licznik. Jeżeli chcielibyśmy go, nie wiem, wyczyścić w środku, czy może coś taka potrzeba, mamy tutaj zapinki, które trzeba od góry ściągnąć. Z tyłu mamy cały licznik do podświetlenia. Jeżeli mielibyśmy problemy, można też bardzo łatwo sobie tutaj to naprawić. Teraz ja przygotowuję drugi licznik. Jest to licznik, jak widać, jest różnica z tempomatem. Po prawej stronie mamy tempomat, tutaj na dole mamy umieszczoną temperaturę. Troszkę inna kolorystyka, troszkę inna skala, bardziej tak wizualnie. Zakładamy wszystko w odwrotnej kolejności. Po montażu licznika zaświeciła nam się choineczka. Tutaj nie pokazuje przebiegu. Po przekręceniu zapłonu mamy stop. I tak dalej. Spróbujemy odpalić. Samochód odpalił, ale licznik nie działa. Wygląda na to, że trzeba będzie podpiąć komputer i pokasować błędy, spróbować ustawić nowy licznik. Po konfiguracji w komputerze, po prostu aktywacji tego tempomatu, prawda, wszystko działa prawidłowo, obrotomierz działa. Wskaźniki świateł, kierunek wskazy, przebieg został zachowany z przebiegu z samochodu. W internecie są takie informacje, że gdy mamy przebieg nowego licznika wyższy niż przebieg samochodu, to zostanie przebieg jak gdyby wyższy zatwierdzony tutaj dla samochodu. W moim przypadku
niby informacja w tym liczniku, który zakupiłem, było, że ma 77 tysięcy. Przebieg został zachowany mój właściwy z samochodu. Pozostaje mi w tej chwili zamontować tutaj manetkę do tempomatu, co za chwilę będę tutaj robił. Prawdopodobnie wyciągnę jeszcze raz licznik i go wyczyszczę, bo widać, że jest troszkę zaburzony. Także wymiana licznika bardzo prosta. Następnym etapem jest montaż manetki tempomatu. Tutaj w odpowiednim miejscu wyciągamy sobie zabezpieczenie. I wkładamy taką oto manetkę. Jest to manetka bez limitera. Próba manetki. Oczywiście samochód jest w miejscu, więc nie mogę za bardzo ustawić, ale zaraz wykonam jazdę testową. Włączamy, wyłączamy.